Dolny Śląsk, jak podkreśla wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jest obecnie najsilniej rozwijającym się regionem w kraju. Lokują się tu największe przedsiębiorstwa. Te największe przedsiębiorstwa potrzebują ludzi dobrze wykształconych, najchętniej młodych, którzy chcą z tymi przedsiębiorstwami związać swoje życie zawodowe. Żeby tych ludzi w cudzysłowie dostarczyć, potrzebne nam są instytucje otoczenia biznesu, czyli szkoły, czyli samorządy, które są w stanie zagwarantować odpowiednie kierunki kształcenia dla tych wszystkich podmiotów, które później zatrudnią młodych adeptów szkół. Optymalne warunki w tym zakresie poprzez współpracę biznesu i nauki oraz wymianę doświadczeń stwarza Dolnośląski Klaster Edukacyjny. Szkoły dostaną wsparcie, dostaną kontakt do firm, które działają w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Szkoły będą miały też dostęp do tego, żeby budować sobie bazę potencjalnych miejsc pracy, a także chociażby kreować kierunki, które w danej szkole są przydatne. Możemy utworzyć klasy patronackie, takie klasy, już ponad 10 takich klas powstało w rejonie działania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To wreszcie możliwość rozpoczęcia, jeżeli to nie było w tej chwili robione, kształcenia dualnego w tych szkołach. Do klastra edukacyjnego dołączyły ostatnio m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, kilka szkół ponadgimnazjalnych, a także samorządy, w tym gmina Głogów. Otwieramy się coraz bardziej, nawet jako samorząd, na współpracę z Legnicką Strefą w obszarze edukacyjnym z korzyścią dla naszych uczniów. Oprócz klastra edukacyjnego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej funkcjonują także dwa inne klastry, motoryzacyjny i lotniczy.